To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, czy w internecie naprawdę nic nie ginie. Czym jest cyfrowe obumieranie? I czy powinniśmy się nim przejmować? 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Tu podcast Jutronauci. Przy mikrofonie Wadim Makarenko, dyrektor badań sektorów cyfrowych w firmie Statista. Dziś porozmawiamy o problemie, który dotyka nas jako użytkowników internetu, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, albo przynajmniej nie większość z nas. Chodzi o takie zjawisko znikających stron internetowych, czyli tak zwany cyfrowy zanik, digital decay, jak określili to badacze z Pew Research Center, z amerykańskiej agencji badawczej. I nie chodzi nam tylko i wyłącznie tutaj o znikające blogaski, których autorom już się znudziło pisanie. To zjawisko jest dużo szersze. Z najnowszego raportu Pew Research Center wynika, że 1/4 stron internetowych, które istniały w latach 2013-2023, a więc w ciągu całej dekady, nie jest już dostępna. I co więcej, aż 38% stron, które były z nami jeszcze w 2013 roku, dziś już z nami nie ma. A ponad 1/5 stron internetowych, rządowych, czyli 21% i 23% stron mediów odsyła do nieistniejących witryn. I teraz ciekawe, bo problem dotyka także starej, dobrej Wikipedii. 54% stron w sekcji przypisy czy linki zewnętrzne zawiera linki prowadzące do nieistniejących zasobów. I naszym dzisiejszym gościem jest Marcin Zaród z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, socjolog zajmujący się wpływem zmian cyfrowych na społeczeństwo. Porozmawiamy o skutkach tego zjawiska dla edukacji, dla badań naukowych, dla mediów, demokracji, no i trochę naszej chyba własnej tożsamości. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No, wszyscy znamy powiedzenie, że w internecie nic nie ginie, ale no, chyba wygląda na to, że tak nie jest. Ten raport Pew Research Center mówi o cyfrowym obumieraniu czy zaniku, trudno to dokładnie przetłumaczyć na język polski. I okazuje się, że zasoby cyfrowe po prostu znikają. Strony internetowe, ale nie tylko, do tego przejdziemy później. Czy powinniśmy się w ogóle o to martwić? I tak, i nie. Zależy, jakie strony chcemy brać pod uwagę i zależy, co zdefiniujemy jako martwienie. Z perspektywy indywidualnej osoby użytkującej internet, może to być niekomfortowe, może to też utrudniać pewne rzeczy związane z rozwojem osobistym, pewne rzeczy związane z autorefleksją. Natomiast jest to dużo mniej korzystne z perspektywy całych społeczeństw czy z perspektywy naszych instytucji. No, znikają nie tylko witryny, mnóstwo postów w social mediach znika i bez specjalnych narzędzi są takie, nie sposób właściwie ustalić przebiegu dyskusji. Ktoś coś powiedział, ktoś odpowiedział, wchodzimy po tygodniu, nie ma. 10% tweetów zostaje usuniętych w ciągu tygodnia od publikacji, a 50% właściwie znika w ciągu 6 dni, czyli jeszcze krócej niż tydzień. I gdy o tym myśli, to przychodzi mi do głowy takie pytanie, czy może to akurat dobrze, no bo te dyskusje w mediach społecznościowych są bardzo często zbyt emocjonalne, nic nie wnoszą, są takim trochę cyfrowym szumem. Czy zgadza się pan z tym? Chyba się nie zgadzam. Specjalnie na potrzeby naszego podcastu zrobiłem dzisiaj warsztat ze studentami i studentkami życia społecznego na SWPS-ie i osoby studiujące zwróciły mi uwagę na to, że wypowiedzi, nawet nacechowane emocjonalnie, czy takie, których możemy się wstydzić później, są w jakiś sposób zapisem naszych osobistych biografii. I w momencie, kiedy one nikną, kiedy tracimy do nich dostęp, to tak jakbyśmy tracili dostęp do części naszych wspomnień czy części naszych kronik. I ma to znaczenie nie tylko sentymentalne, w tym sensie, że tracimy jakiś obiekt wspomnień, ale ma to znaczenie, ponieważ tracimy jakiś element, wokół którego moglibyśmy budować świadomą refleksję na temat nas samych. Według mnie to jest istotne, ponieważ jeżeli chcemy zmieniać się jako ludzie, czy nawet uczyć się na naszych błędach w
tym również błędach związanych z okazywaniem naszych emocji, czy błędach związanych z naszymi wypowiedziami, to raczej dobrze jest mieć jakieś stabilne punkty odniesienia, niż wyłącznie polegać na zawodności własnej pamięci. Więc ja traktuję niknięcie wypowiedzi emocjonalnych, czy niknięcie wypowiedzi w mediach społecznościowych jako proces tracenia własnej pamięci i proces chwytania nas w takie wieczne teraz poprzez stopniowe wymywanie naszego zakorzenienia w materialnych odniesieniach. To ciekawe, bo nie przyszło mi to, prawdę mówiąc, do głowy. Ja kiedyś miałem wywiad z Marisą Mayer, która kiedyś pracowała w Google, następnie została prezeską Yahoo, i rozmawiałem z nią o tym, że no właściwie to, co jest tam, trafia do Google, to już jest tam po wsze czasy i każdy może to wygooglać i się o mnie dowiedzieć jakichś rzeczy, których ja osobiście bym nie chciał, żeby ktoś się o mnie dowiedział. Może niekoniecznie bym chciał, z perspektywy czasu się tego wstydzę. A ona mówi, no tak, to jak z dziećmi. Dziecko mówi, chcę z powrotem moje słowa. No niestety, no, świat działa inaczej, prawda? Z drugiej strony, no, kiedy żyliśmy bez mediów społecznościowych, no to te nasze emocjonalne wypowiedzi ustne, no, nie były utrwalane i też znikały, więc dlaczego ta sytuacja nagle jest jakoś jakościowo inna? To i tak, i nie. Po pierwsze, nie mówimy wyłącznie o słowach, mówimy też o filmach czy o zdjęciach, które nagraliśmy i które zachowaliśmy w ramach naszych mediów społecznościowych. Po drugie, z utrwalaniem materiału w mediach społecznościowych jest trochę tak, że dopóki media społecznościowe nie zostały wprowadzone, dopóki nie stały się powszechnikiem społecznym, to większe znaczenie miały inne formy komunikacji. W tym samym sensie, w którym feed facebookowy wyparł część komunikacji mailowej, a komunikacja w komunikatorach internetowych wyparła część komunikacji poprzez Facebooka. I te kolejne metody komunikacji nie tylko nam coś dają, jakąś użyteczność, jakąś możliwość porozumienia się między pokoleniami czy wyrażenie buntu międzypokoleniowego, ale też zabierają nam część z dotychczasowych środków komunikacji. Więc to nie jest tak, że kiedy giną posty facebookowe, albo kiedy giną nam maile, albo kiedy giną nam komunikaty na naszych komunikatorach, to cały czas możemy się cofnąć do materiałów, które, nie wiem, mój odpowiednik 100 lat temu miałby. No bo ja nie piszę już listów w taki sposób, tak? Ja nie mogę się cofnąć do zapisów w moim dzienniku prowadzonym w zeszycie. Nie mam korespondencji listowej, nie mam pamiętnika, nie mam tych wszystkich sposobów uchwycenia materialnego komunikacji, które istniały przed mediami cyfrowymi. Mm-hmm. No to w takim razie powstaje pytanie, jak to wpływa na nasze osobiste przeżywanie historii, jak my sami będziemy rekonstruować myślenie o naszych biografiach, skoro, no nie wiem, jakiś odsetek, prawdopodobnie nawet całkiem spory często, naszych wypowiedzi, multimediów, czegokolwiek, no po prostu zniknie, i to raczej prędzej niż później. W ramach badań kulturowych internetu, czy w ramach takiej socjologii życia codziennego, w zapośredniczeniach cyfrowych, już jakiś czas temu w kręgu badaczy dostrzegłyśmy, że internet poprzez swoją interaktywność, poprzez to, że mam to wrażenie, że cały czas mogę dostać odpowiedź zwrotną od innej osoby albo od systemu komputerowego, poniekąd chwyta nas w takie wieczne teraz. W tym sensie, że duże znaczenie mają te bodźce, które dostanę w tym momencie, lajki, potwierdzenia wiadomości, odpowiedzi na moje wiadomości itd., itd. A to, co jest bardziej historyczne, czy to, co jest w czasie minionym, zostaje poniekąd wymyte z naszej uwagi. I boję się, że znikanie linków i znikanie źródeł, z których kiedyś korzystaliśmy, czy które kiedyś były dla nas istotne, jeszcze bardziej wzmocni tę tymczasowość, czy to wieczne teraz istniejące w internecie. I ten argument z wiecznym teraz ma nie tylko taki charakter, powiedzmy, życiowo-refleksyjno-filozoficzny, ale też odnosi się do tego, na jakich zbiorach danych będą trenowane systemy uczące się, systemy tak zwanej sztucznej inteligencji,
i na ile będziemy w stanie się cofnąć do wyników, które stworzyły systemy sztucznej inteligencji, które będą za chwilę rządziły naszą pracą, naszymi urzędami i tak dalej. Czyli te systemy niejako, no, z braku lepszego określenia, tak na gorąco, pomieszają wszystko ze wszystkim, prawda? Tak, rzeczy. Tak, to, trochę dobrze rozumiem. Trochę to jest kwestia pomieszania wszystkiego ze wszystkim, a poniekąd też kwestia tego, że ponieważ już teraz systemem takim jak ChatGPT skończyły się dane do uczenia, to fakt, że będzie mniej rzeczywistych danych produkowanych przez nasze rozmowy, nasze media społecznościowe, nasze strony, oznacza, że w jeszcze większej mierze one będą polegały na danych sztucznych, tak zwanych danych syntetycznych. I to oznacza, że na przykład to jest jedna z obaw, powiedzmy, takich społecznych związanych z systemami sztucznej inteligencji, że one będą miały tendencję do konserwowania takiego sposobu dyskutowania w społeczeństwie, czy takiego ramowania wiedzy, które były najpopularniejsze w momencie eksplozji tych systemów. Mówiąc inaczej, będziemy poniekąd, będzie nam łatwiej wrócić do 2021 roku czy 2022 roku, niż w przyszłości będzie do roku 2030. No niesamowite. Znaczy, wygląda na to, że jesteśmy o krok od jakiegoś wielkiego fałszowania wspomnień. Trochę tak, trochę tak. I to też jest jedna z takich rzeczy, które... Znowu, ja nie przepadam za zastraszeniem technologią bez pokrycia. Uważam, że technologia, w tym też technologie cyfrowe, rozwijają nas na bardzo wiele sposobów, tak samo jak rozwijają moją osobistą pracę badawczą. Ale boję się tego, że w miarę jak będziemy stawali się coraz starsi, a stajemy się coraz starsi jako społeczeństwo polskie, to utrata źródeł odniesienia dla naszych informacji będzie wzmacniała w nas takie poczucie, czy ja choruję na amnezję, czy coś z moją świadomością jest nie tak. Czy to źródło informacji, z którego wydaje mi się, że korzystałem, istnieje naprawdę. To jest trochę taka sytuacja lotu nad kukułczym gniazdem. Nie umiemy znaleźć stabilnego punktu odniesienia. No rzeczywiście jest to dosyć przerażająca wizja. I muszę powiedzieć, że już dziś mamy określone grupy społeczne, no przeżywamy pewne niedogodności związane z tym, że pewne rzeczy po prostu z sieci znikają, prawda? No mnie na przykład jako pracownika firmy analitycznej, która zajmuje się badaniem, porządkowaniem jakiegoś obrazu określonych branż, prawda, na potrzeby naszych klientów, mnie okropnie to denerwuje. Na przykład niedawno prezes Klarny, Sebastian Siemiątkowski, zamieścił tweet, w którym się bardzo chwalił, jak to jego firma zwolniła sporą część działu marketingu i jakby równolegle zwiększyła efektywność, dzięki oczywiście wykorzystaniu AI. I ten tweet przeżył zaledwie kilka dni, po czym został usunięty. No i wiadomo, że my w firmie naszej podjęliśmy taką decyzję, że wykorzystamy komunikat prasowy, bo ten na szczęście się ostał i operuje tymi samymi danymi. Odruchowo ten komunikat od razu pobrałem na dysk, no bo nie byłem pewien, czy on jeszcze przetrwa, prawda, bo to jest też jakiś dokument firmowy, ale nie wiadomo, czy on tam zostanie. No nie będziemy cytowali już wypowiedzi z Twittera, mamy nadzieję, że będziemy w stanie zacytować komunikat, ale też nie jesteśmy pewni, czy ten komunikat będzie nadal ważny. I ja rozumiem, że na przykład dla historyków jest to jeszcze większy problem niż dla nas, prawda, no bo my to robimy badania komercyjne, a historycy robią, fiksują, po prostu utrwalają jakiś obraz rzeczywistości, tak? Ja jestem socjologiem, czyli badam zjawiska współczesne, ale zawsze staram się pamiętać, że to, co jest moimi badaniami współczesnymi, i myślę, że to odnosi się też do badań rynkowych, które pan prowadzi, to jest jutrzejsza historia. W końcu historycy, nie wiem, za 30 lat, jeżeli będą szukali rzeczy jako tako wiarygodnych, to będą się powoływali albo na moje prace, albo być może na pana. Tak? W tym sensie historyczne badania, czy nawet jeżeli się okazały fałszywe, czy nietrafione, są faktami historycznymi, ponieważ stosunkowo łatwo się do nich odwołać i są stosunkowo przejrzyste. Wiadomo, skąd się wzięły, wiadomo, na jakich danych były i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy tracimy ten taki łańcuch odniesienia czy łańcuch referencji w badaniu komercyjnym czy w badaniu naukowym, to tracimy go też dla przyszłych osób zajmujących się historią. I znowu, jestem daleki od panikowania, ale wydaje mi się coś niepokojącego w tym, że jako społeczeństwa czy
nie wiem, nawet jako użytkownicy instytucji Rzeczpospolitej Polskiej będziemy tracili część zapisów tego, jak te instytucje funkcjonowały kiedyś. Bo znikające strony to również znikające strony rządowe, to również znikające stanowiska co do tego, jak konkretnie jest interpretowane prawo podatkowe, to również znikające stanowiska w sprawie, nie wiem, tego, jak dyskutujemy o pracy, czy tego, co uważamy za dopuszczalne w relacjach intymnych. I znikanie takich rzeczy, trochę obawiam się, czy nie będzie sprawiało, że my jako społeczeństwo będziemy gorzej się uczyli, że to zmieni nas, no bo jedna z definicji kultury mówi, że kultura to jest system, przez który ludzie nie muszą wszystkiego uczyć się od początku, z własnego doświadczenia. I w momencie, kiedy w kulturze znikają elementy, to znaczy, że za jakiś czas ktoś być może będzie zmuszony do uczenia się rzeczy zupełnie od podstaw, po utracie takich społecznych referencji. To jedno, ale jeśli poważnie potraktujemy ten problem znikających stron rządowych, tak, internetowych, czy jakichś części tych stron, jakichś dokumentów znikających z tych stron, prawda, no to co właściwie z naszym zaufaniem do demokracji, co z transparentnością instytucji publicznych, w ogóle z dostępem do informacji publicznej szeroko pojętej, prawda? Tak, i to jest dokładnie ten moment, w którym wraca, powiedzmy, takie znaczenie nowych technologii, takich jak systemów archiwizacji, czy w ogóle myślenie o archiwizacji treści, i wracamy do takich bardzo starych podstaw, czyli czego wymagamy od państwa, czego wymagamy od instytucji rządowych i samorządowych, jeśli chodzi o dokumentowanie własnej historii. Bardzo prosty przykład. Lockdowny związane z pandemią COVID-19 były zaledwie kilka lat temu, a już teraz odtworzenie, jakie były komunikaty polityków, jakie były komunikaty Ministerstwa Zdrowia i jak się konkretnie zmieniały te polityki lockdownów, to już teraz staje się przedmiotem projektów naukowych. A to było stosunkowo niedawno. Jeszcze to wszystko pamiętamy, tak? Co więcej, te lockdowny to jest coś, co ma bieżący wpływ na nasze społeczeństwo. Zmarło całkiem dużo osób w społeczeństwie, tak? Ta pamięć się nie zagoiła. Wynikają z tego zmiany demograficzne w gminach, wynikają z tego zmiany edukacyjne, a już teraz nie umiemy uchwycić na przykład wszystkich szczegółów wprowadzania edukacji online, w edukacji powszechnej. Więc ja indywidualnie, pominąwszy te wąski z autorefleksją, natomiast boję się, że nasza sfera publiczna będzie pozbawiona pewnych sposobów uczenia się na własnych błędach. Mm-hmm. I co wtedy z takimi rzeczami jak, nie wiem, katastrofy, które nawracają, katastrofy naturalne albo, nie wiem, protesty, tak? Tak, protesty, katastrofy naturalne, albo nawet pamięć o tym, taki przykład, za 10 lat ktoś może nas zapytać, jak wy reagowaliście na kolejne lata susz rolniczych. Tak? No bo już teraz w ciągu ostatnich 10 lat było, nie wiem, 8 susz rolniczych, czy coś takiego ogłoszonych przez IMGW. I jest zasadnym pytanie, jakie były reakcje społeczne, co wtedy komentowano i tak dalej, i tak dalej. I wyobrażam sobie, że część młodszego pokolenia może nas chcieć z takiej perspektywy rozliczać. I znowu, ja wiem, że z punktu widzenia osoby, ja jestem bliżej 40, więc to nie jest tak, że już teraz się zbieram do podsumowania moich dokonań i czekam na bycie rozliczonym przez dzisiejszych 20-latków, ale z drugiej strony wiem, że możliwość zadawania takich pytań o etykę wobec osób starszych od nas to jest część procesu społecznego. Tak, to są uzasadnione obawy, bo młodzież przecież już dziś protestuje pod takim hasłem, co wyście nam rodzice zrobili, tak? Tak, tak, tak. I znowu, to nie znaczy, że za 20 lat będą chcieli mnie wytarzać w beczce smoły i zrobić mi inne straszne rzeczy. Nie wiem. Ale być może chcielibyśmy mieć możliwość przynajmniej częściowego pokazania jakichś faktów czy jakiejś dyskusji, bądź to na nasze oskarżenie, bądź to na nasze obciążenie. W tym samym sensie taka dyskusja o antysemityzmie Polaków w trakcie II wojny światowej i tym, na ile pomaganie przetrwać Żydom, a na ile kolaboracja była powszechna, giną, bo zaginęło bardzo dużo dowodów, bo nie wiemy bardzo wielu rzeczy. I w związku z tym jesteśmy skazani na nieskończone spory i boję się, że liczba takich nieskończonych sporów będzie rosła, bo będzie więcej białych plam.
Mm-hmm. A co z edukacją? Mówimy dzieciom, które namiętnie korzystają z Wikipedii, odrabiając lekcje, sprawdzaj źródła, a dzieci na to, ten link martwy, tato albo mamo. Dobrze, ponieważ ja zawodowo zajmuję się uczeniem studentów, w związku z tym duża część mojej pracy zawodowej polega na tym, żeby mówić ludziom dorosłym, potrzebuję bibliografii, a ci młodzi dorośli, jak to młodzi studenci, są zajęci zupełnie czym innym. I bibliografia jest prawdopodobnie ostatnią rzeczą, która ich interesuje. To powiem w ten sposób. Ta świadomość wiecznego teraz w internecie to może nie jest coś, co jest wyrażane wprost, ale coś, co zostało już przyjęte do zachowań, przynajmniej osób, z którymi pracuję na Uniwersytecie SWPS. Ale to oznacza również, że osoby młodsze ode mnie, osoby, które studiują i z którymi pracuję jako wykładowca, próbują sobie radzić z tym znikaniem na własne sposoby, w tym sensie próby utrwalenia dokumentów, czy próby robienia nawet screenshotów, o których pan wspomniał, to jest coś, co moim studentom przychodzi bardzo instynktownie. W tym sensie, nie wiem, ja zawsze mam takie wrażenie, że praktyki screensave'owania, zachowywania obrazów dyskusji z przeszłości w latach na przykład przeniesione do lat 60. czy 70. w PRL-u sprawiałyby wrażenie albo paranoika, albo kogoś pracującego dla bezpieki. Tymczasem dla dzisiejszych pokoleń, przynajmniej w części, wydaje się to dużo bardziej naturalne, zwłaszcza jeżeli te dyskusje dotyczą ważnych rzeczy romantycznych, czy ważnych rzeczy osobistych. No, ale też screensave'ują, czy zachowują obrazy każdej mojej wypowiedzi w wirtualnym classroomie, czy w wirtualnych mediach, których używam do uczenia. No tak, bo w tej naszej cyfrowej kulturze mamy nie tylko powiedzenie w internecie nic nie ginie, ale też mamy takie powiedzenie screen albo to się nie wydarzyło, prawda? Dokładnie tak. Zwłaszcza w przypadku, kiedy jedna strona ma władzę, nawet jeżeli to jest wyłącznie władza wykładowcy. Więc te praktyki pamiętania czy przeciwdziałania, nie chcę mówić cyfrowa demencja, bo to jest trochę inne zjawisko, ale praktyki przeciwdziałania temu wiecznemu teraz, czy praktyki uhistoryczniania momentów w internecie, wydaje mi się, że będą wzrastać. Chociaż oczywiście nie wszystkim firmom komputerowym na tym zależy. Nie wszystkie interfejsy komputerowe to ułatwiają. Czyli potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, w której czytam pracę naukową, tam mam przypis końcowy, przypisem końcowym jest link, który prowadzi na serwer uczelni, prawda, gdzie widzę screenshot albo do prywatnego archiwum naukowca w jakiejś chmurze, nie wiem, no trudno mi teraz to wymyślić do końca, ale to już nie będzie link, który prowadzi mnie bezpośrednio do zasobu, tylko raczej do kopii zasobu. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i gdybym został zapytany, jakiego wymogu chciałbym więcej wobec mnie i innych osób zajmujących się badaniami społecznymi, to właśnie chciałbym, żeby agencje przyznające mi granty czy sposoby finansowania moich badań dawały więcej pieniędzy na stabilną i porządną archiwizację. Wiem, że teraz wydaje się to jak, powiedzmy, fanaberią, no bo nauka w Polsce jest dramatycznie finansowana na wiele innych sposobów, ale to, żebyśmy od samego początku myśleli o naszych badaniach, nie w tym sensie, że muszę je zarchiwizować na najbliższe 5 lat, bo jak przez 5 lat się agencja grantowa nie czepi, to już jest spoko, bo mniej więcej taki jest. W 5 latach po zakończeniu badań jeszcze ktoś może tam wrócić i wyciągnąć wobec mnie jakieś konsekwencje, ale żebyśmy od samego początku myśleli o tym archiwizowaniu w rzeczywistości historycznej, że jeżeli to przynajmniej część badań, jeżeli powstaje za pieniądze podatnika czy za pieniądze publiczne, to dobrze, żeby, nie wiem, za 15 lat historycy chcący odtworzyć fragment jakichś wydarzeń, czy choćby odtworzyć moment społeczny, w którym teraz jesteśmy, żeby mieli do nich dostęp. Więc to jest coś praktycznego, czego moim zdaniem jako obywatele, obywatelki możemy wymagać i od archiwów publicznych, i od instytucji kultury, i od instytucji naukowych. Że jednak tworzenie dobrych archiwów, takich na wiele lat, to jest coś istotnego. I tu chcę dodać jeszcze jeden wątek. Znikanie zasobów internetowych jest jeszcze istotne, ponieważ te społeczeństwa, w których to się dzieje bardziej, czyli te społeczeństwa, które słabiej archiwizują, poniekąd tworzą mniej żyzne zasoby,
do rozwoju nowych biznesów opartych na danych. To znaczy, że taki rynek, w którym jest mniej informacji, taki rynek, w którym są większe dziury informacyjne, to jest taki rynek, w którym trudniej zaproponować rozwiązania big data, czy to jest rynek, w którym trudniej będzie zaproponować rozwiązania AI. Więc jest argument z potencjalnych korzyści ekonomicznych, które tracimy przez to, że nasze dane stają się bardziej dziurawe. No i takim oto paradoksalnym akcentem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Podcast się nazywa Jutronauci, ale rozmawiamy o utrwaleniu jakiejś historii, prawda? Czyli patrzymy w jutro, ale jednocześnie jesteśmy skupieni na tym, co się już wydarzyło. Państwa i moim gościem był Marcin Zaród, socjolog z Uniwersytetu SWPS, a ja nazywam się Wadim Makarenko. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.